Dzisiaj ostatni sparring w zimowym okresie przygotowawczym. Rywalem trzecioligowy Ruch Chorzów. Wysoko ustawiona chyba poprzeczka przez niebieskich. Tak, myślę, że drużyna trzecioligowa, ale z aspiracjami na awans, postawiła bardzo wysoko poprzeczkę dzisiaj. Fizycznie i piłkarsko bardzo dobrze się zaprezentowali. No cóż, no, mieliśmy sytuację, żeby może i uzyskać bardziej optymistyczny wynik, ale tak naprawdę myślę, że wynik będzie ważny za tydzień, a dzisiaj musimy troszkę, myślę, przeanalizować parę sytuacji i wyciągnąć parę wniosków na ligę, które nam pomogą po prostu punktować. Myślę, że mamy na tyle równą kadrę i dobry zespół, że damy radę. Wrócę do tego, co było w tygodniu. W środę przekonujące zwycięstwo z rekordem Bielsko-Biała. Tych sparingów było trochę w tym okresie przygotowawczym, ale chyba najwięcej bramek chcieliście z rekordem Bielsko-Biała. Jak byś mógł podsumować te wszystkie takie sparingi? Myślę, że w ogóle fajnie, że mieliśmy szansę teraz zagrać tych sparingów w tydzień aż trzy, bo przed ligą to jest dobre przetarcie. Różnorodne sparingi. Ocena sparingu z rekordem jest taka, że na pewno fajnie, że wygraliśmy tam wysoko, ale mogliśmy na pewno jeszcze więcej, bo sytuacji było multum. No cóż, ale co mogę powiedzieć? No myślę, że z przekroju całego okresu przygotowawczego może i nie punktowaliśmy w tych sparingach, ale niektórzy zawodnicy się budowali i myślę, że ważne jest to, abyśmy tą optymalną dyspozycję pokazali za tydzień i w następnych meczach ligowych. Za tydzień, jak już wspomniałeś, mecz ze Skrą Częstochowa, będzie to mecz na sztucznym boisku. Czy może Wam to pomóc, że praktycznie wszystkie sparingi graliście na sztucznej murawie? Tak, myślę, że no, cały okres przygotowawczy przepracowaliśmy na sztucznej nawierzchni. Wiadomo, że warunki w tym roku długo były niekorzystne. Także nawet fajnie się złożyło. Lepiej tak niż po prostu w dalszych kolejkach mieć ten mecz, bo jesteśmy do tego przygotowani.